Tak jest, jestem w środku i dzisiejszą eksplorację zacznę od kuchni. Niewiele tu zostało wyposażenia, ale z zewnątrz willa jest naprawdę przepiękna. Za chwilkę Wam pokażę, co pozostało w niej. Część wyposażenia zniknęła. Po prostu zmieniła właściciela. O, jakie ładne kafelki w kuchni. Tu najprawdopodobniej był zlewozmywak i cała reszta wyposażenia. Wejście do góry. I zejście na dół. A tutaj mamy salon. Na samym wejściu drewniany stół sprzęt do rozpalania ogniska, tak zwana dmuchawa, tutaj zabytkowe krzesło, tutaj być może było biuro. Wskazuje na to biurko. Tutaj mamy blancika niedopalonego. W szufladach zostały jeszcze papiery. Szafki już są puste. Tutaj mamy troszkę więcej wyposażenia. Jest też drabina. I bardzo ładny kominek. Wraz z lustrem. Kominek z marmuru. Bardzo ładnie zdobiony. Kolumny również marmurowe. Całość wygląda naprawdę fajnie. Będziemy zobaczyć, co zostało w resztę pomieszczeniach. Tu byliśmy. Trzeba ją wytestować, czy nadal działa. Dobra, wejdziemy na górę. Później zejdziemy do piwnicy. Piwnica może być ciekawa. Na to liczę zawsze. Tutaj mamy chyba toaletę. Z niewielkim pokoikiem. To już jest poddasze. Czy coś zostało u góry? Nie. Pusto. Zobaczcie, jakie pajęczyny. Bardzo dawno musiał tutaj nikt nie sprzątać. Domy sąsiadów. I duży ogród przed domem, jak i za. Tutaj mamy kolejne pomieszczenia. O kurde, czyżby tu mieszkał jakiś cyrkowiec? Zobaczcie, drabinka, linki z kółkami. Chyba się nie mylę.
Rima. Widzimy rzekę, a tutaj cały ogród. Idziemy teraz dalej. Mamy jeszcze kilka innych pomieszczeń do zobaczenia. Edward? Tak. Edward. Już wiemy przynajmniej, jak się nazywał. Nasz gimnastyk. Puste pomieszczenie. Został tylko kaloryfer. I zlew. Dobra, idziemy dalej. Na tym piętrze chyba już widzieliśmy wszystko. Tutaj byliśmy. W takim razie idziemy do piwnicy. A później zobaczymy te same piętro, tylko z drugiej strony. Być może będzie coś fajnego. Zobaczcie, jakie stare kafelki. Ciekawa jaka firma. Jestem przekonany, że mogą to być włoskie. Ale niech się wypowiedzą znawcy. Idziemy do piwnicy. Bardzo dużo pomieszczeń. Może zacznijmy od tego. Tu chyba była winnica. Tak, w takich miejscach przechowywano wino. Temperatura jest odpowiednia. Bardzo fajnie zrobione. Doszliśmy do kotłowni. Ten cały sprzęt był odpowiedzialny za nagrzewanie domu. Aquamatic. Bezpieczniki. Kolejne zegary. No i piec. Piec centralnego ogrzewania. Ktoś już próbował go zdemontować. Albo wyciągnąć potrzebniejsze, czy może najdroższe elementy tego pieca. W 2002 roku, ostatnia data. Czyżby 20 lat temu była opuszczona ta willa? Boiler. Idziemy dalej.
Tutaj drzewo na opał. Przygotowane, ale już niewykorzystane. O, tu coś mamy ciekawego. O kurde, ktoś sobie tu zrobił mini bar. Takie miejsce, w którym można było zrobić popijawę. Zobaczcie, po rogach są poustawiane kolorowe lampki. Tu jedna, tam jest niebieska. Stolik barowy. A tutaj bar zrobiony z dwóch kredensów. Tak. Zgadza się. Całkiem fajny pomysł. Idziemy zobaczyć za bar. O, mamy na łańcuszku otwieracz. Kolejna kolorowa żarówka. Jesteśmy na tyłach. Tutaj można było umyć naczynia po imprezie. Nie bój się, pajączek. Nic ci nie zrobi, ja tylko przejazdem. Przegnite, zaczyna spadać z góry. Kilka desek żurnęło. Stąd weszliśmy. W takim razie idziemy tutaj. Tu i skręciliśmy od razu. Nie, tu jeszcze nie byliśmy. Szybę. Dziwnymi elementami aluminiowymi w środku, pewnie w formie dekoracji. O, a tutaj mamy jedną z kafelek, które widzieliśmy. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Sassuolo, made in Italia. Tak jest, nie myliłem się. Kafelki są włoskie. Tu macie dokładnie napisane. A tutaj leżą kawałki elementów marmurowych. Być może na wymianę, jeśli by się zniszczyły. Czyli piwnice mamy ogarnięte. Idziemy na górę i wejdziemy. Na drugą stronę. Jest. Wy może nie widzicie. Muszę przejść od innej strony. Ktoś stoi przed oknem. Zobaczcie. Jakieś dzieciaki się bawią. Zaraz wam pokażę. Nie sądzę, że to jest od nich dom, ale pewnie dzieciaki ich wyciągnęły. Tak jest.
dziadek daje lekcji. Dobra. Ja nie będę im przeszkadzał. Oni mnie też nie przeszkadzają. Możemy dalej eksplorować pomieszczenie. Postaram się nie wszędzie używać światła, żeby nie zdradzić swojej pozycji. Są tam dalej, dzieciaki się bawią. Dobra, idziemy dalej. Co mamy tutaj? Kolejną toaletę, ładnie wytapetowaną. Zobaczcie, jakie różyczki. A tutaj kolejne duże pomieszczenie. Kominek. I znów bardzo stare kafelki. Tym razem motyw morski. Widzimy tutaj statki żeglarza. Nawet na samym końcu mamy tutaj stateczek. A obok stoi najprawdopodobniej antyczne krzesło. Bardzo ładne. Myślałem, że to ratan, a to, co się znajduje na siedzisku, to jest otoczka wokół ratanu, która jest obcinana po prostu. I można nią opleść właśnie takie elementy krzesła. Piecyk. A nie, to kaloryfer. Teraz wejdziemy do łazienki. Jak widać, elementy mosiężne jeszcze zostały. To oznacza, że aż takiej kradzieży tutaj nie ma. Zobaczcie, czym przejechali. Orszakiem. Widzę, że dzieciaki się nieźle bawią. Kabina prysznicowa, ale tutaj już baterii nie ma. I mamy kolejny pokój, różowy, najprawdopodobniej od dziewczynki. Na pewno był to pokój dziecięcy. Zobaczcie. Krzesła, również bardzo ładne. Dzieciaki dalej buszują. Być może któryś z nich to przyszły eksplorator. Mamy wejście na strych. Będzie chyba ostatnie pomieszczenie, które dzisiaj zobaczymy. Jesteśmy na poddaszu. Tym razem z drugiej strony willi. Ale jak widać, nie ma tutaj wiele wyposażenia, a w zasadzie w ogóle. Można jedynie przez okienko popatrzeć. Ale tam też nic ciekawego nie.
pracy. Muszę znaleźć jakieś fajne miejsce. Wyposażenia zbyt wiele. Jestem przekonany, że było naprawdę fajne. Ale co zrobić? No niestety trafiłem tutaj zbyt późno. Adres miałem już bardzo dawno. Jednak nie mają możliwości. Mam tutaj 230 km, także to jest mały opór. Nie zawsze sobie mogę pozwolić na tak dalekie jazdy. No ale dzisiaj się udało. Jadę w tej chwili na kolejne miejsce, które również Wam pokażę. A dzisiaj już pożegnam się z Wami i do zobaczenia na następnej eksploracji. Na razie, trzymajcie się.